Dobra, wiecie co wam powiem? Jest tak, idzie już ta moc taka, ale nie taka jaka bym chciał. Chcę podnieść troszeczkę jeszcze mu wzmocnienie na mikrofonie, bo coś tutaj cienko to widzę. Patrzcie, tutaj mamy podłączone mierniki i sondę. I teraz tak, włączmy PTT. Halo. Podmuchajmy w mikrofon. Do 80 dochodzi. Troszeczkę tutaj ten, jakby to powiedzieć, troszkę wzmocnienie mu podniosę na mikrofonie. Kurde, nie chcę wyciągnąć tego przycisku, bo później ciężko go poskładać. Dobra, wzmocnienie tu. O. No dobra, zobaczmy co teraz będzie się działo. Halo. Oj, chyba zmniejszyłem. No, tak myślałem, że zmniejszyłem, bo tylko do 7. Dobra. Gdzie ten kurde wkręt? Chwileczkę miałem, kręciłem przecież. Jest tutaj. W drugiej stronie damy. Zobaczmy co teraz będzie. O, teraz nie mamy. Czyli zwiększymy. Dodamy mu tutaj na maksa. No właśnie. O. Halo, o, teraz elegancko, nawet dalej jak coś mówię to. Do 9 to dmucha, no do 90 V na wyjściu. Dobra. A tutaj ktoś jeszcze będzie prawdopodobnie trzeba przewijać filtry na 7, bo połowa mocy jest tylko na 7. Nie wiem z jakiego powodu. Ale mam dosłownie 15 W tylko na 7, a tutaj na tym to idzie nawet i do 40 na tym MRF-ie. Się nie nagrzał, trochę letni, ale nie mocno, to MOSFET to mocno się nie będzie grzało. Raz, dwa. Prawie dobrze. Prawie, robi dużo różnicę, co?